Chciałbym, żebyśmy przeszli kolejne rzeczy, dalej zostajemy na rynku europejskim, bo to Parlament Europejski uchwalił regulacje, zgodnie z którymi w 2027 roku płatność gotówką będzie radykalnie ograniczona. I teraz powstaje pytanie, co tutaj Polska może zrobić, na ile te ograniczenia będą postępowały, jak panowie uważają. I tutaj to powtarzane hasło, i wydaje się słuszne, jakbyśmy panowie odnieśli do tego, że ta obrona gotówki, obrona też i złotówki, do czego później dojdziemy, to jest taki ostatni bastion wolności i naszej niepodległości, by nie powiedzieć. I tutaj pan Rafał Woś. No to jest taki temat, który rzeczywiście ma duży potencjał, żeby się stać takim tematem, o którym ludzie mówią. Nawet dużo łatwiej to tutaj nastąpi niż w przypadku polityk klimatycznych, bo rzeczywiście polityki klimatyczne bardzo długo, przez długi czas wydawały się oderwane, znaczy, że wydawały się tylko takim mówieniem, tak? 20 lat temu, jak wszyscy pamiętamy, pierwsze kroki polityki klimatycznej były raczej takim prężeniem mózgów i jak ile to kolejni przywódcy się licytowali, ile to zrobimy jako wspólnoty polityczne, żeby ratować planetę. No i teraz przychodzi ten moment, kiedy rzeczywiście ten rachunek taki za te zielone ambicje zostaje wysłany do zwykłego śmiertelnika, do rolnika, ale też do normalsa, do przedsiębiorcy, do obywatela, do użytkownika tych czy do mieszkańca, do właściciela i tak dalej. I to długą drogę musiał przejść ten proces, żeby ludzi zielona rewolucja klimatyczna zaczęła gryźć w kostkę. Tutaj ta droga będzie skrócona, bo już się o tym słyszy, już burzą się ludzie przeciwko takiemu atakowi na gotówkę, no ale należy się spodziewać, że dopóki mamy demokrację, dopóty znajdą się tacy, na szczęście, politycy, którzy będą potrafili z tego zrobić argument polityczny i powiedzieć, że właśnie głosując na mnie, drogi obywatelu, przeciwstawiasz się takim tendencjom i zrobimy wszystko, żeby tej gotówki ci nie zabrać. To jest jakby taki element polityczny całego tego sporu, element taki ekonomiczny, bym powiedział, tu ten atak na gotówkę też na bardzo słabych podstawach stoi, bo oczywiście mamy technologiczne możliwości oferowania płatności bezgotówkowych i one są rozpowszechnione i się bardzo mocno rozpowszechniają. To oczywiście to jeszcze nie jest tak, że one całkowicie wypierają. Takie przekonanie, że już w zasadzie nikt nie płaci gotówką jest fikcją. Mniej więcej połowa, 60% transakcji w takiej gospodarce jak w Polsce wciąż, zdaje mi się, jak ostatnio sprawdzałem, odbywa się w gotówce. No i to tam gdzieś się, im bardziej te ułatwienia w płatnościach bezgotówkowych postępują, tym bardziej ten odsetek się gotówki się zmniejsza w obiegu, ale tu dochodzimy do kwestii bezpieczeństwa tego obrotu, do kwestii tego, że odchodząc od gotówki, stajemy się bardzo podatni na różnego rodzaju coraz bardziej przemyślną cyberprzestępczość i tutaj bardzo musimy ufać tym pośrednikom w transakcjach, którzy oczywiście chcą, żebyśmy dokonali tej transakcji, to jest w ich interesie, żebyśmy nie mieli w ogóle żadnych wątpliwości, tak? Czy płacimy tak jak płacimy w sklepie gotówką, tak samo w internecie będziemy, podając nasze dane, płacić i w ten sposób jest to równie bezpieczne, no ale w praktyce się okazuje, że tutaj wiele niebezpieczeństw czyha. System bankowy, system finansowy cały czas musi wydawać coraz więcej na to, żeby chronić tę transakcję, żeby nie stało się tak, że nagle utracą wiarygodność właśnie z tego powodu, że ludzie tracą pieniądze albo jakieś inne dziwne rzeczy się dzieją. Więc tutaj taki drugi element tej układanki, nie tylko polityczny, nie tylko taki wolnościowy, ale też bardzo praktyczny, myślę, że będzie działał na niekorzyść tych wszystkich, którzy
którzy już grzebią gotówkę i jak się tak porozmawia z ekonomistami, którzy się zajmują tym problemem, to gdzieś tam na koniec tej dyskusji oni przyznają, że co by o gotówce nie mówić, to równie pewnego, szybkiego, łatwego i bardzo bezpiecznego, a jednocześnie udrażniającego obieg gospodarczy sposobu, takiego, który byłby ekwiwalentem gotówki w nadal nie wymyślono, więc to też przywiązanie go do gotówki ratować w przyszłości będzie. No jeszcze pana dopytam, w tej sprawie chyba nie rozmawialiśmy jeszcze raz, jak pana zdaniem, skąd jest taka niechęć, że można tak powiedzieć, unijnych urzędników do gotówki, bo co jakiś czas słyszymy o kolejnych regulacjach, które nie wiem, pomniejszają sumę, która może być gotówkowo rozliczana między przedsiębiorcami a indywidualnym klientem, między przedsiębiorcami jako takimi i to tak systematycznym systemem, kawałek po kawałku, tak kwoty się zmniejszają, czyli widać, jest pewien trend, to jest zauważalny. Jakbym pana zapytał o przyczyny tego, według pana, w pańskiej opinii? No przyczyn jest wiele interesów, znaczy wiele grup, silnych grup ma interes w tym, żeby gotówkę wypierać. No jest interes jakby taki administracyjny, który nachodzi na interes związany z przekonaniem, że możemy zwalczać przestępczość tutaj. To zawsze jest taki silny argument, tak? Odchodząc tym razem, tak samo mówisz, że walka z terroryzmem, z praniem. Utrudniamy różnego typu nielegalne finansowanie różnych przedsięwzięć, obchodzenie systemu podatkowego, działalność wprost przestępczą i tak dalej. Więc to lobby takie. Lobby bezpieczeństwa w naszym świecie, ono oczywiście tutaj ma mocną pozycję i te argumenty zawsze, w zależności od momentu dziejowego, to lobby bardziej tutaj ten argument słychać dotyczący prania brudnych pieniędzy, w innym znowu wypadku bardziej dotyczące działalności przestępczej, terrorystycznej, a w innym znowu przypadku wyłudzeń podatkowych. Więc to jest na pewno jedno bardzo duże, bardzo, bardzo silne lobby. No, sektor finansowy też do tego dąży, bo logika globalizacji jest taka, żeby jeszcze łatwiej można było dokonywać transakcji finansowych poza granicami kraju. Z gotówką to jest oczywiście łatwo, bo zabieramy gotówkę za granicę i tam za granicą płacimy tą gotówką, albo wymieniamy ją w kantorze, albo tam kupujemy walutę tego kraju, do którego jedziemy i to już natychmiast to już się dzieje. Żeby taka transakcja zaszła przy pomocy płatności elektronicznych, no to pieniądz musi tutaj przejść bardzo długą drogę, zwłaszcza jeśli na przykład, nie wiem, obywatel Polski chce zapłacić kartą, powiedzmy, w Meksyku. To nie jest po prostu tak, że bank polski bank łączy się z bankiem meksykańskim i oni dokonują transakcji, dziękuję, do widzenia. Ten pieniądz bardzo długim szlaczkiem przechodzi tam i to może utrudniać tego typu transakcje. Dopóki to są takie czysto turystyczne transakcje, to jest w miarę w porządku, natomiast jak dochodzimy do tego, te transakcje mają być łatwiejsze, bo mają być handlowe albo w ogóle biznesowe, no to jest taka presja, żeby to ułatwiać, żeby sprzyjać temu, żeby ludzie bardziej na międzynarodowe płatności się decydowali, żeby właśnie kupowali sobie gdzieś na drugim końcu świata i tak dalej. No to jest ta logika globalizacji. Tutaj sektor finansowy, zwłaszcza ten duży, chcąc obsługiwać, chcąc mieć swój udział w zyskach z tego handlu, też przekuł temu, żeby cyberpłatności stawały się coraz bardziej na plan pierwszy wysunięte. Także jak mnie pan tak pyta, to taki szybki, najszybszy wykład byłby właśnie taki. A taki komponent kontroli tego, co się dzieje, no taka potrzeba. To jest ta frakcja bezpieczeństwa, o której powiedziałem na początku. Można to nazwać kontrolą, można to nazwać troską, no w zależności od przyjętej definicji, ale właśnie ta chęć, bezpieczeństwo łamane przez kontrolę plus zysk łamane przez globalizację, to są te dwa najważniejsze czynniki, które świat pchają w tym kierunku.